Dzień dobry, z tej strony Anna z Zielonego Detoksu. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie na wtorkowej pigułce wiedzy. Ja jestem po biotechnologii i dzisiaj mam dla Ciebie fantastyczny temat. Jak go przygotowywałam i opracowałam, to przypomniało mi się czas studiów i pracy dla firm farmaceutycznych. A dzisiaj będę Ci mówiła o olejkach eterycznych i dlaczego w ogóle warto się nimi zajmować. Jeżeli wpiszesz w komentarzu nazwę olejku, który przychodzi Ci na myśl, na przykład eukaliptusowy, cytrynowy, a może lawendowy, taka pierwsza myśl, która Ci się kojarzy z olejkiem eterycznym, to przyjdzie do Ciebie poprzez bota link, gdzie możesz zostawić swojego maila, na którego później prześlę Ci PDF-a z tej dzisiejszej pigułki wiedzy z jakimiś dodatkowymi informacjami. Śmigamy do konkretu. Dlaczego olejki eteryczne? Dlaczego w ogóle warto się nimi zajmować? Dlatego, że są sprawdzone i używane od wieków. Pamiętacie, jak Kleopatra ich używała? A może Mojżesz i jego olejki do namaszczania? Jezus też w Biblii dostał mirrę, pamiętacie, od trzech króli. Czyli historia olejków eterycznych datuje się naprawdę dawno, dawno temu. Czyli to jest w pewnym sensie nasza spuścizna, o której troszeczkę zapomnieliśmy. Co jest fajne w olejkach eterycznych? Że są naturalne. Nie wiem, czy kojarzycie spacery po lesie i zapach drzewa jodłowego. Pamiętacie, jest bardzo, bardzo dużo różnych rodzajów drzew. Jest sosna, jodła, świerk, tuja. Jest ich naprawdę wiele. I każdy z nich pachnie troszeczkę inaczej. I ten zapach jest właśnie odpowiedzialny za to, co wchodzi w niego skład. Czyli te olejki eteryczne są różne dla każdej rośliny. I to dlatego tak dużo różnych olejków możemy mieć i używać na co dzień. One są fajne. Ja akurat nie wzięłam, ale są maleńkie, podręczne. Zawierają z reguły 5 do 15 ml, takie maleńkie buteleczki i są świetne, bo możemy je zawsze mieć ze sobą. Nie trzeba wozić ze sobą ogromnej apteczki, tylko mieć na przykład kilka różnych olejków, których działanie pomaga na różne dolegliwości. Czyli są poręczne. Pochodzą z natury, są wydajne. Jeżeli wyobrazicie sobie, że do takiego 15-mililitrowego olejku potrzeba jest około 50 kg listków na przykład lawendy. Pomyślcie, 50 kg, jaka jest moc ukryta w tej maleńkiej ilości. Co jest fajne przy tych olejkach jest to, że one mają bardzo małe cząsteczki. To znaczy, że jeżeli zaaplikujemy je na skórę, one przejdą przez barierę skóry i od razu zaczną mieć działanie terapeutyczne na naszą skórę. I tak jak zawsze Wam tłumaczę z kremami i kosmetykami, jest tak, że to, co nakładacie na swoją skórę, musi być takiej jakości, że moglibyście to zjeść. Dlaczego? Dlatego, że przez skórę pot wychodzi na zewnątrz, ale też różne rzeczy wchodzą do środka. Czyli jakbyście się smarowali czymś, co jest trujące, to też zatruwacie swój organizm. Dlatego tak ważny jest dobór naturalnych kosmetyków i olejki eteryczne są właśnie świetne pod tym względem. One przechodzą przez tą barierę i jeżeli mają działanie terapeutyczne, to fantastycznie nam pomogą właśnie w tym miejscu. I tak jak tłumaczyłam Was zawsze przy zapaleniach ucha albo przy różnych opryszczkach, jeżeli aplikujemy olejek dokładnie w tym miejscu, to działanie będzie momentalne i nie trzeba na nie czekać, tak jak przy innych sposobach, dużo, dużo dłużej. I teraz przechodzimy do rodzajów olejków. Mamy syntetyczne, od których najlepiej trzymać się z daleka. Mamy naturalne i żeby nazwa Was tutaj nie zmyliła, one nie mają nic wspólnego z działaniem terapeutycznym, czyli takim leczniczym. Mamy takie olejki wellness, czyli tak, najgorsze są syntetyczne, o nich trzymać się daleko. Naturalne lepiej omijać. Wellness to są takie właśnie do działania na skórę. Nie są jeszcze super, ale już można je zaaplikować. I mamy najlepszą jakość, czyli te terapeutyczne. I te olejki są oznaczane takim znakiem CPTG, czyli Certified Pure Therapeutic Grade. To są olejki, które są przebadane pod kątem jakości, najczęściej metodą chromatografii. Co to jest chromatografia? To jest taka technika analityczna, która pozwala nam rozdzielić różne substancje. Jeżeli pomyślicie o takim olejku eterycznym z drzewa, jeżeli weźmiecie go właśnie z takiej gałązki, to on ma w sobie kilkanaście do kilkudziesięciu różnych substancji chemicznych. I chodzi o to, żeby wyekstrahować te substancje, na których nam zależy. I przy chromatografii
Ja pamiętam ze studiów taki rysunek, widzicie dobrze. Wyobraźcie sobie, że to jest bibułka i na tą bibułkę nakraplacie jakąś farbę, czy jakiś kawałek, czy olej, czy cokolwiek, co ma kolor. I teraz tą bibułkę zanurzacie w wodzie. I pamiętacie, to tak jak z mokrymi ubraniami. Jeżeli zamoczycie rękaw, to ta woda podejdzie do góry. I tak samo jest z bibułką. Jeżeli zamoczycie dół, to ta woda podejdzie do góry. I ona, zakładając, że to jest złoże, będzie rozszczepiała tą kropelkę i dzięki temu zobaczycie tutaj różne warstwy kolorów. Można zobaczyć sobie takie eksperymenty na YouTubie, naprawdę są nagrane przez wiele osób i na tym polega chromatografia. Ona sprawia, że związek chemiczny, który zawiera w sobie dużo różnych rzeczy, jest rozszczepiony na różne pojedyncze substancje. I najczęściej chromatografia jest sparowana z różnymi rzeczami. Już nie wchodźmy w chemię analityczną, ale generalnie dostaje się taki wykres, który pokazuje, że na danej... To jest chromatogram, czyli tak zwany profil. I dobre firmy, które produkują olejki aromatyczne, są w stanie pokazać Ci profil takiego olejku. To już się właśnie dzieje w tych terapeutycznych olejkach. I wtedy można na przykład porównać profil olejku z firmy A i profil olejku z firmy B. Jeżeli na przykład ten słupek tutaj jest różnej wysokości, to znaczy, że na przykład tej substancji może być różna ilość albo jest to inna substancja. Czyli tak wygląda chromatografia. I są różne rodzaje chromatografii. Jest HPLC, czyli taka wysokociśnieniowa, jest bibułkowa, jest gazowa. To są wszystko techniki analityczne, które pozwalają nam określić, jakiej jakości jest ten olejek aromatyczny i co on w sobie zawiera. Jak widzicie, nauki jest tu sporo i badań jest tu sporo. Ale co tak naprawdę wpływa na jakość tego olejku? Przede wszystkim uprawę. Czyli coś, czego my jako odbiorcy nie jesteśmy w stanie do końca skontrolować. Po drugie, moment zbierania tych wszystkich liści, nasion, kwiatów. Zobaczcie, że inaczej pachną kwiaty na wiosnę, a inaczej na jesień. Inaczej jest, jak zbierzemy korzeń wiosną, czy jesienią, czy może środkiem lata. To wszystko jest charakterystyczne dla konkretnej rośliny i ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o jakość końcowego produktu. Co tu jeszcze jest ważne? Tak jak Wam wspominałam, jest dużo gatunków różnych roślin. Konkretne gatunki mają działanie terapeutyczne. Inne gatunki bardzo pokrewnych roślin, tak jak Wam tłumaczyłam, świerk, jodła, tuja, sosna, mają troszeczkę inne właściwości, więc bardzo ważne jest, żeby to był dokładnie ten gatunek danej rośliny. Ważne jest też to, jaka była pogoda, na przykład albo podczas zbiorów, albo podczas całego sezonu. Jeżeli będzie ciągle padać i te rośliny będą nie najsilniejsze, to te olejki też będą miały inną jakość. To jest bardzo, bardzo ściśle związane z samą rośliną. No i ostatnia kwestia, czyli sposób wyodrębniania tego olejku. Może to być ekstrakcja, czy z użyciem pary wody, czy destylat. Także tych metod jest kilka i tutaj dochodzimy do sedna. Chciałam Wam powiedzieć, żebyście uważali na olejki, które można kupić w aptece, dlatego że one bardzo rzadko są terapeutyczne. One są najczęściej albo naturalne, czyli takie średnie, których najlepiej unikać, albo w ogóle syntetyczne. Dlatego Wam o tym mówię, bo sama tego doświadczyłam. Nie miałam dostępu, nie miałam w domu już olejków terapeutycznych, nie miałam dostępu do jakiegoś sensownego sklepu zielarskiego i poszłam do apteki. I olej, który pani mi sprzedała, był po prostu absolutnie katastrofalny. I jak ja zaczęłam się nim inhalować, to zaczęło mi podrażniać górne drogi oddechowe. I to jest olej, który kupiłam w aptece. Więc zwracam Wam na to uwagę, żebyście uważali. I co jest jeszcze fajne w olejkach? Fajne jest to, że oczywiście można syntetycznie uzyskać takie rzeczy jak tymol czy kamfora, ale te pojedyncze składniki, które zawierają się w olejkach, nigdy nie będą działały tak jak synergia wszystkich składników wyekstrahowanych z roślin. I dlatego te olejki, które są pochodzenia roślinnego, mają bardzo wysoką jakość, czyli są terapeutyczne, możemy używać w celach leczniczych. Tak? Ja zawsze mówię, że ja ludzi nie leczę, ja pomagam organizmowi wyleczyć się samemu. I dokładnie tak samo jest z olejkami. One albo rozgrzewają, albo pomagają pozbyć się śluzu, albo wspomagają w leczeniu stanów zapalnych. Tak, żeby nasz organizm był w stanie sobie poradzić z tym wszystkim. Są olejki, które w ogóle zwiększają dzielenie się komórek odpornościowych. Wyobraźcie sobie, jaka fantastyczna sprawa. Bierzecie trochę olejku, smarujecie się i tam powstaje dużo, dużo więcej komórek w waszej własnej odporności, żeby zwalczać tą infekcję. Dla mnie torpeda. To chyba Wam wszystko powiedziałam, jeżeli chodzi o takie podstawy. Dlatego
olejki możecie śmiało traktować jako inwestycję na równi z suplementacją, na równi z ziołami. Kilka kropli olejku jest równoważne może 50 saszetkom herbaty, tylko pamiętajcie, że olejki podgrzewane zmieniają swoje właściwości i tych terapeutycznych nie podgrzewajmy, nie nalewajmy ich do kominków, nie wrzucajmy do gorących inhalacji. Możemy ich używać poprzez dyfuzory albo na skórę, albo właśnie wewnętrznie. I teraz kwestia wewnętrzna. Wewnętrznie przyjmujemy olejki terapeutyczne. Inne mogą być syntetyczne, mogą mieć skażenia, mogą mieć różne inne związki chemiczne i lepiej tego unikać. Jeżeli to, co mówię, jest dla Ciebie wartościowe, będę Ci bardzo, bardzo wdzięczna, jakbyś wrzuciła serce, bo widzę, że jest sporo osób na live'ie. Jakbyś wrzuciła serduszko, to wtedy będę miała troszeczkę większe zasięgi w tym wideo, jakbyś mogła udostępnić. Dlatego, że ten temat wydaje mi się jest zupełnie, zupełnie niedoceniany, a bardzo często już stosowany za granicą. I tam te olejki są produkowane na dużą skalę, w Polsce ich no ich po prostu nie ma. Nie znalazłam żadnego sensownego producenta w Polsce, który by produkował olejki terapeutyczne. I ponieważ wiem z moich kuracji indywidualnych, a jutro jest webinar dla kursantów ostatniego kursu Combo, także bardzo się cieszę, że z Wami porozmawiam troszeczkę bliżej, jutro o 20, w środę o 20, to wiem, że macie problem z przeziębieniami w tym okresie, że jest gorączka, potem kilka dni dobrze, potem znowu gorączka, fluki dzieciom lecą z nosów, zarażacie się nawzajem, jednego dnia boli Was ucho albo męż. O, mężowie są najtrudniejsi, bo jak zwykle jak są chorzy, to po prostu katastrofa, umierają. I te olejki eteryczne możecie śmiało wkomponować w całość kuracji. Gdzie je kupować? Ja teraz będę ściągała olejki z zagranicy, produkowane w Stanach i mam dla Ciebie propozycję, żebyś dołączyła się do tego zamówienia. Będę ściągała takie kuleczki, w której jest mieszanka 4 czy 5 olejków. I mam nawet wypisane, co to za olejki. Już Wam czytam, więc tak. Będzie tam olej goździkowy, cynamonowy, eukaliptusowy i rozmarynowy. I na co one będą działały? Goździkowy jest cudowny na przeziębienia, wymioty, przy astmie, przy bólach gardła i przeciwgrzybicznie. Cynamonowy relaksuje, a to jest, słuchajcie, ważne też przy infekcjach, żeby organizm nie był na poziomie stresu. Uspokaja, rozgrzewa, co też jest super przy infekcji, czyli ten cynamonowy to naprawdę jest cud. Pomaga w gojeniu ran, pomaga przy infekcjach górnych dróg oddechowych, tak samo przy grypach żołądkowych, jest świetny przy opryszce, przy wszystkich zakażeniach wirusem herpes, pomocny jest przy Parkinsonie, zabija kandydę i grzyby aspergillus. Kolejny olej, który chodzi w ten skład, to jest olej eukaliptusowy. On koi ból mięśni, przyspiesza gojenie ran, jest antybakteryjny, jest pomocny przy kaszlu i przy zapaleniu zatok i niweluje ból głowy. Jest dobry też dla astmatyków. No i rozmarynowy, świetny przy infekcjach pochwy, bólu gardła, poprawia apetyt, bardzo wzmacnia układ odporności. I te wszystkie olejki są zmieszane i są zapakowane w takie maleńkie, mniejsze od ziela angielskiego kuleczki, które możecie połknąć. Można je przyjąć wewnętrznie, można jeszcze też je podać dzieciom. Ja miałam okazję ich spróbować w ten weekend i spróbować u znajomych w ten weekend i po prostu zakochałam się w nich cudownie, także będę je ściągała dla siebie. Jeżeli mielibyście się ochotę dołączyć, to napiszcie maila chcę na adres mailowy indywidualny r@superoczyszczanie.pl i wyślemy Wam konkretne informacje. 125 takich kuleczek to jest cena 96 zł i ja zamówię przesyłkę do siebie, a później będę wysyłała po Polsce. Tak, pamiętajcie, żeby przesyłka była do Polski, bo wtedy mamy koszt przesyłki 12 zł, a nie wiadomo ile. Z tej strony to chyba wszystko. Jeżeli chodzi o dzisiejszego PDF-a, to bot powinien przysłać Wam linka, gdzie chciałbym, żebyście zostawili swojego maila. I dzisiejszy PDF do pigułki wiedzy pójdzie tylko i wyłącznie na maila. Pamiętajcie, po południu, późno po południu. Pamiętajcie, żeby sprawdzić koniecznie folder spam, dlatego że moje maile bardzo lubią ten folder i często się tam znajdują, albo oferty. Czasami są też w ofertach. Dobrze, kochani, w każdym razie, jeżeli mogę Was prosić o udostępnienie, o serducha, to będę mega, mega wdzięczna i zaraz rzucę Was śnieżką. A co tam? Zobaczmy, jak to zadziała. Uwaga, śnieżka leci. Nie wiem, po prostu lubię zimę. Teraz patrzę, co piszecie. Oregano i herbaciany. Ja też bardzo często używałam tych olejków.
Pamiętajcie, że to chce musi pójść na maila, tak? Na to maila indywidualne r@superoczyszczanie.pl. Tak, bo ja nie jestem w stanie przelecieć przez wszystkie komentarze, a jak wyślecie mi maila, to będzie mi dużo bardziej strategicznie do tego podejść. O, Barbara napisała, że szałwiowy. Szałwiowy jest bardzo mało popularny, także super, że o tym piszesz. Oregano miętowe. Z miętowym uważajcie, dlatego że on bardzo wychładza organizm, więc teraz zimą ja bym go unikała. W ogóle to ostatnio miałam masaż olejkami eterycznymi. Właściwie to nie był masaż, po prostu te olejki były nakraplane na linię kręgosłupa. Było 8 różnych zapachów i to było tak niesamowite przeżycie. Pierwszy raz miałam coś takiego. Kiedyś wam o tym opowiem, naprawdę super. Oregano najczęściej się pokazuje. Przy oregano uważajcie, żeby nie dawać tego długoterminowo. Oregano jest jak antybiotyk, tak? Czyli uzupełniamy mikroflorę i staramy się oregano zawsze rozcieńczyć. A, i jeszcze uważajcie na to rozcieńczanie. Większość olejków, które można kupić w Polsce, niestety są z domieszką oliwy. I to jest oliwa słabej jakości, tak? Więc wkładacie do środka coś, co nie do końca jest mega, mega zdrowe. Plusem tego jest to, że się nie poparzycie tak łatwo, bo jeżeli olejek jest rozcieńczony, to nie jest taki agresywny. Ale chciałam wam zwrócić uwagę właśnie na ten skład, lawendowy. Lawendowy jest w ogóle świetny na ból głowy. Olejek CBD, super. Silnikowy, Kamil napisał. Tak, u nas zima jest mega. Lawendowy. Właśnie dlatego teraz nagrywam tego live'a. Wiem, że zawsze umawiamy się na 12.30, ale ja po prostu nie wiem, czy uda mi się przemieścić się przy tej zimie po prostu na czas. I chciałam wam przekazać tą wiedzę, bo uważam, że jest mega, mega wartościowa. Jeszcze. Czyli oregano i lawendowy generalnie wygrywają. Herbaciany jest świetny, jest przeciwgrzybiczny, tak samo właśnie jak cen cynamonowy. Także kochani, będę wam się starała mówić więcej o olejkach, bo wydaje mi się, że temat pałdarko czarnego orzecha już wyczerpałam do granic. Ale chciałam wam zwrócić jeszcze jedną uwagę. Często jest tak, że piszą do mnie rodzice podczas kuracji indywidualnych, że dzieci są chore albo mają temperaturę. Samo mierzenie temperatury nie sprawi, że dziecku się polepszy. Dobrze? To zróbmy jako taki dogmat. Samo mierzenie temperatury nie poprawia stanu zdrowia dziecka. Jest to tylko dla ciebie informacja, że czas zakasać rękawy i zacząć działać. Czym zacząć działać? Sokiem z cytryny, sokiem z limonki, witaminą C, pałdarko. I teraz dużo współpracuję z rodzicami, którzy po prostu są w pracy i zostawiają dziecko, małe dzieci, kilkuletnie z opiekunką. No i wiadomo, że opiekunce nie zawsze tak dobrze zależy na dzieciach jak nam. Nie zawsze tak bardzo i że ona jest taka dość wyluzowana, jeżeli chodzi o podawanie tych wszystkich specyfików, bo jej jest naprawdę wszystko jedno, czy dziecko wyląduje z antybiotykiem, czy będzie chore, czy jednak z tego wyjdzie. Także to rodzicom musi na tym zależeć. I co ja wtedy sugeruję i to też wam proponuję. Zróbcie sobie kartkę papieru A4, wypiszcie sobie na tej kartce, że co godzinę podajecie konkretne rzeczy, tak? Czyli godzina 10, dwukropek. Pałdarko, witamina C, witamina D. Potem godzina 11, dwukropek, srebro koloidalne, godzina 12, dwukropek, sok z cytryny i podawajcie te rzeczy naprawdę co pół godziny, co godzinę. Dziecko wam wyjdzie z przeziębienia w ciągu 24 godzin. Ja wam to gwarantuję. Mam na to tyle testymoniali, tyle opinii, tyle deklaracji i w mailach, i ustnie, i na Facebooku, że jestem absolutnie przekonana, że to w 100% działa zawsze, jeżeli zaczniecie dawać te rzeczy na początek. Możecie dać jeszcze olejek z czarnuszki, eliksir wszystkie zdrowia, cebula z miodem, inhalacje, właśnie te inhalacje, o których wam teraz mówiłam. I też zauważyłam, że dzieci nie lubią się inhalować. Wynika to z tego, że mamy do tego złe podejście. Przede wszystkim każemy im zakładać te maski. No, Jezus, kto by chciał być w tej masce? No, ja bym nie chciała być. Więc co trzeba zrobić? Trzeba tą maskę zdjąć. I wtedy powstaje taka fajna para. I możecie się na przykład pobawić, jaki to zapach. A teraz pachnie tym. A myślisz, że pachnie tym. I starać się inhalować z dzieckiem. I wtedy to jest cały event, to jest cała zabawa. I dzieci to dużo chętniej przyjmują. Jeżeli zdejmiecie tą górną część od inhalatora, zostawicie tylko ten koszyczek, to w ogóle zrobi się taka fontanna i wtedy się już wszyscy cieszą, bo możecie się trochę nawzajem pospryskiwać. Staracie się z tego wszystkiego zrobić zabawę. To naprawdę jest do zrobienia i wtedy będziecie mieli tydzień do przodu. Bo jeżeli dziecko wam się rozchoruje i rozłoży, no to macie tydzień z głowy i jeszcze dodatkowo ono was zarazi. To też jest gwarantowane. Ale jeżeli zastosujecie te wszystkie metody naprawdę co godzinę, będziecie ich dawać dużo, często, to
Nie ma szans, żeby organizm sobie nie poradził. A jeżeli zagapicie się, będzie już późno, zastosujcie duże ilości srebra koloidalnego jonowego albo większe ilości oregano. Tak? Gdyby starajcie się przeciwdziałać zapaleniom oskrzeli, zapaleniom płuc i wtedy właśnie trzeba wejść z tymi silniejszymi środkami. I tutaj cudownie by się wpisywały te globulki, o którym wam mówię. Ja je chcę mieć koniecznie w swojej apteczce. Oprócz Powderko i H500 po prostu muszą tam być. Jeżeli ty byś chciała też sobie ułatwić życie, one są fajne, dlatego że można te globulki potem przebić, rozsmarować je na stopach dziecka. Właśnie świetna metoda na obniżenie temperatury to jest posmarowanie sokiem z cytryny. A te globulki też będzie można wymieszać z odrobiną oleju, posmarować stopy, posmarować klatkę piersiową, także... No dobrze, ja już kończę, słuchajcie, bo już nie czuję rąk. Nie czuję... Strasznie zimno u nas. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj. Jeszcze zerknę, co piszecie. Lawendowy. Irena, Asiu, czy jakbym chciała, to mi wyślesz do Anglii. Pamiętacie, Irena w zeszłym tygodniu wygrała zdrowe mydło, bo był taki konkurs na osobę pomocną w grupie. I bardzo pomocna jest Marta, Irena, Andrzej, po prostu jesteście cudowni i postaram się was ukochiwać tutaj. Ukochać, nie wiem jak to lepiej odmienić. Ale okazało się, że Irena mieszka w Anglii. Wysyłka do Anglii była... przeważała wartością 5 razy to mydło. Także tak. Irena, możemy o tym porozmawiać, dobrze? Bo widzę, że Irena chciałaby właśnie, żebym to wysłała. Czy jeżeli są to torbiele, czy można stosować olejki? Olejki, słuchajcie, też są przeciwgrzybiczne, przeciwpasożytnicze, więc one jak najbardziej będą też przy torbielach fajne. Cytrynowe na odkażenie. Cytrynowe, w ogóle aromatyczne, takie cytrusowe, są świetne na odświeżenie powietrza i są cudowne do sprzątania. Chciałam wam jeszcze przypomnieć, jak przytrzymywać olejki. Koniecznie trzeba je zakręcać do końca w ciemnicy i w chłodzie. Tak, bo pamiętajcie, że one będą chętnie się ulatniały. A, te kuleczki olejkowe mam nie nazywać globulkami, żeby nie mieli miejsca stosowania. O, świetnie, Elu. Dobrze, postaram się. Kuleczki, mam nazywać je kuleczkami. Dobrze. Grejpfrutowe. Jaka jest cena? 96 zł za 125 globulek plus cena wysyłki. Ja sprawdzałam DPD, to jest 12 zł. Geraniowy. To Renatka już więcej tutaj tych olejków. Gdzie kupić żywe mydło? Można w internecie. Albo można wziąć udział w konkursie i wygrać je od Zielonego Detoksu. I wtedy dostaniesz taką piękną, z piękną wizytówką od Zielonego Detoksu. Marta spóźniona. Marta, nie jesteś spóźniona, to ja jestem za wcześnie. Dobrze, kochani, ja już kończę. Bardzo się cieszę, że was widziałam dzisiaj. Mam nadzieję, że wam oddałam trochę mojej energii, bo jestem dzisiaj strasznie ucieszona. Jeżeli chodzi o firmy, to za granicą bardzo fajnie kupować olejki Young Living, ale one chyba nie mają tych globulek. Te globulki były w innej firmie. Ja w tym momencie nie pamiętam, ale będę wiedziała, jak będę je zamawiała. Nie pamiętam, jaka to firma. Dobrze, kochani, ja już kończę w takim razie. Dzięki za serduszka i do zobaczenia.